W ostatnich latach obserwujemy zupełnie odwrotną tendencję niż to, co nam mówią o sytuacji demograficznej, to znaczy z roku na rok więcej chętnych zgłasza się na nasze kierunki, zwłaszcza te morskie. Od 4 lat jesteśmy na drugim miejscu w Polsce wśród wszystkich uczelni co do popularności studiowania na Politechnice Gdańskiej. Te wyniki, o których do tej pory wiemy, napawają generalnie rzecz biorąc optymizmem. Odnotowujemy nawet rosnącą ilość kandydatów w tym niżu. Jest to ewenement. Ja bym powiedział, że u nas jest wszystko nowe, bo od roku pracujemy już nad nowym modelem kształcenia. On się nazywa model Inżynier Przyszłości. Chcemy oprzeć to kształcenie nie tylko o tradycyjne zajęcia, wykłady, ćwiczenia, laboratoria, również o projekty zespołowe, gdzie stawiamy pewne problemy studentom, oni muszą znaleźć na to rozwiązanie i spróbować je rozwiązać. Czyli uczyć się poprzez przykłady. Oferujemy nowe kierunki, właśnie na przykład na Wydziale Nawigacyjnym, na studiach drugiego stopnia. Proponujemy studia w zakresie techniki, technologii offshore'owych. To jest szybko rozwijająca się branża, to jest poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej z dna morza. 34 osoby na jedno miejsce, to do tej pory nie mieliśmy takich. Nowo otwarty kierunek kryminologia, który Wydział Prawa wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych prowadzą. Zapewne ciekawy program i myślę, zapotrzebowanie na tego typu absolwentów sprawiło, że to zainteresowanie jest tak wysokie. Kolejne to sinologia, iberystyka, również otwarte w tym roku, nowe kierunki. Powstał nowy gmach nanotechnologii, oddaliśmy. Kierunek nanotechnologia cieszy się bardzo dobrym uznaniem. Oddaliśmy do użytku w maju budynek chemii. Budynki, właściwie to jest taki kompleks chemii. Gmach związany z kształceniem na odległość, czyli chcemy przygotować możliwości wybranych lekcji, wybranych wykładów dostępnych elektronicznie, zdalnie dla studentów, żeby nie musieli chodzić na wszystkie zajęcia. Powstaje budynek neofilologii. Tam będzie sala teatralna na 400 osób, na co dzień wykorzystywana oczywiście jako podzielona na dwie części jako sala wykładowa, natomiast będzie też szereg laboratoriów językowych, translatorycznych, najwyższy światowy, już nawet nie europejski czy światowy, ale światowy standard. Po naszych studiach można otrzymać dobrą i bardzo dobrze płatną pracę. Oczywiście to jest trudny zawód, ale flota światowa, bo to jest nasz odbiorca, potrzebuje oficerów marynarki handlowej we wszystkich specjalnościach. My otwieramy nowe specjalizacje właśnie z myślą o tym, żeby ci absolwenci humanistycznych głównie w kierunku, bo chociaż nie tylko, bo przecież mamy również wydziały ścisłe, znajdowali pracę. Iberystyka, sinologia to są kierunki, które na pewno będą miały, absolwenci znajdą zatrudnienie. Jak na razie po kierunkach technicznych zdecydowanie jest dużo pracy i to pracy ciekawej, a co jeszcze powiem ciekawszego, że zajmujemy w Polsce 3 miejsce w rankingu najlepiej zarabiających absolwentów. To oznacza, że Politechnika stwarza warunki ku dobremu studiowaniu, ale także nabywania takich umiejętności, które liczą się potem na rynku pracy. W ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów 96% naszych absolwentów podjęło pracę. To jest niezły wynik, zwłaszcza, że on również obejmuje kierunki lądowe, które także posiadamy. Dokonaliście wyboru, który mam nadzieję będzie Wam przynosił satysfakcję i dobrą pracę, ale żeby dojść do tego
do tego stadium, to trzeba co nieco popracować. Oczywiście studia to nie tylko ciężka praca, to również różne inne atrakcje i przyjemności, ale jednak praca jest tutaj na pierwszym miejscu. Zachęcam do mądrych i rozważnych wyborów, ale też uważam, że studia to okres zawierania przyjaźni, które później często trwają całe życie, poznawania świata i tu też radziłbym nie ograniczać się tylko do nauki, bo to wcale nie musi tak być. Każdy student i pierwszak jest człowiekiem, a jak jest człowiekiem, to musi, żeby coś zrealizować w życiu, żeby zrealizować swoje marzenie, musi mieć pasję. I życzę każdemu takiej pasji twórczej, żeby potrafił wybierać to, co jest dla niego fajne. Nie tylko wykłady i zajęcia, ale również, żeby kształtował swoją osobowość w oparciu o towarzystwo, w którym się znajduje.